dobry, dzisiaj bardzo wakacyjny odcinek. Mam nadzieję, że też macie dobry czas na urlopach. Może jesteście już po, a może tak jak ja, tuż przed. Moi drodzy, bardzo w dzisiejszych czasach myślimy o zabezpieczeniu naszego mienia. Wynajmujemy różnego rodzaju ochronę, zabezpieczamy się alarmami, zamkami. I dzisiaj też taki trochę tekst o stróżowaniu. Pozwólcie, że ten tekst teraz przeczytam. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Gdy myślimy dzisiaj o stróżu i stróżowaniu, to zazwyczaj widzimy takiego pana, który siedzi w budce na parkingu. On tam sobie cały czas siedzi, nawet nie wiemy często, jak wygląda, ale siedzi, jest. Czym różnił się stróż na murach miasta? Mury spełniały bardzo ważną rolę, dlatego że, jak sama nazwa wskazuje, były wysoko i stróż, jego zadanie polegało na byciu na straży. Gdy działo się coś złego, coś niedobrego dla miasta, stróże na murach miasta podnosili alarm i dawali znak, że dzieje się coś niedobrego. Wtedy można było się szybko przygotować do obrony. Pan Bóg przez usta proroka Izajasza mówi o tym, że na murach Jeruzalemu stawia strażników. Ci strażnicy mają za zadanie oczekiwać, być cały czas na straży, być czujni, ale tym razem mają czekać na radosną wieść o wybawieniu, o zbawieniu Izraela. Nie wiem, jakie macie myśli dotyczące Izraela, narodu wybranego, ale nic nie zmieniło się od tamtych czasów. Bóg nadal kocha swój lud, kocha Izrael. No właśnie, wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Tak sobie dzisiaj wakacyjnie zupełnie luźno pomyślałem, że każdy z nas jest takim prorokiem Pana. Każdy człowiek wierzący jest upoważniony, czy wręcz uprzywilejowany do tego, by modlić się o Izrael, o chwałę dla Izraela. Mamy nie milczeć. I dlatego dzisiaj, zachęcony tym fragmentem, będę modlił się o Izrael. Do tego też zachęca nasz psalm, psalm 122. I pozwolicie, że teraz na koniec go przeczytam. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem zbudowane jak miasto, cało w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Nie milczmy, nie zasypiajmy i módlmy się o pokój dla Jeruzalemu. Zostańcie z Bogiem.